11. Bałtyckie Triennale Medali jest międzynarodową wystawą medalierską organizowaną cyklicznie. Wystawa prezentowana w Częstochowie jest drugą odsłoną wystawy w Polsce. Pierwsza miała miejsce w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. Tutaj gości nas pan Krzysztof Witkowski, który jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej, z którym również współpracujemy. Nie jest to pierwszy projekt, w którym tutaj wspólnie bierzemy udział i mam nadzieję, że nie ostatni. Po zakończeniu tej wystawy kolejna odsłona będzie miała miejsce w Wilnie w Muzeum Narodowym. 500 lat medalierstwa polsko-litewskiego zobowiązuje. 10 lat Muzeum Jana Pawła II jeszcze bardziej. I cieszę się, że zarówno ambasador Litwy w Polsce, jak i konsul generalny Węgier z Krakowa przyjeżdżają na tą uroczystość. To, co tutaj zostało zgromadzone, jest dziełem 72 artystów z Polski, z Łotwy, z Litwy i ze Szwecji. Każda z tych prac zachwyca, pogłębia nasze wyobrażenie o tym, co jest przeszłością, a co jest obecnie naszą teraźniejszością. Te poplątane losy obojga narodów pokazane są w sposób perfekcyjny, ale zawsze są pod krzyżem i to nas bardzo cieszy. Większość artystów przygotowała specjalnie na tą wystawę te prace. I to, co warte jest również podkreślenia, że są to jedni z czołowych artystów danych poszczególnych krajów, także jest to crème de la crème. Mamy dużo różnych społecznych świąt. Mamy dużo różnych wspólnych uroczystości. Ale 500-lecie medalierstwa w Polsce i w Litwie to na pewno jest bardzo ważne wydarzenie, które pokazuje, jak długo nasze państwa są wspólne. Jak dużo my stworzyliśmy wspólnie.